Na komm. Zwei Wochen. Schluss für heute.
So. Stąd! Chowaj się! Tam! Bo cię zobaczą! Chodź, chodź! Przebieraj się, szybko! Daj mi swoje szmaty! Prędzej! Trzymaj! Długo poleci towarowy na Kielce. Trochę zwolnij. Dasz radę skoczyć? Muszę. Ostatni wagon. Wyskoczyć musisz na trasie. Wszystkie dworce mocno obstawione. Jakby co, pamiętaj. W życiu mnie nigdy nie widziałeś. Semafor podnoszą! Ty! Jezus Maria, co? Hej, co się tam dzieje? Zawozu. Weźmy go. Jeszcze nam tego brakowało. Chcę chłopa zabić? Dawajcie go na wóz.
Ich warte noch bis Mittag. Wenn sich das Schwein bis da nicht wieder eingefunden hat, dann sind Sie dran. Pan Lagerführer Godo, żeby nie czekał jeszcze do południa. A jak ten uciekinie, ta świnia się nie znajdzie, to będzie kara. Co z nim zrobimy? Nie chce chłop poje. On tu nie może zostać. Wszystkich nas wymordują, chałupę spalą. Nie chce chłop najpierw poje. Skąd jesteś? Ze Śląska. Ale tam nie wrócę. Nie masz rodziny? Nie wiem, czy ktoś jeszcze żyje. No ale jakichś znajomych pewnie masz. Mam, ale na Śląsku jest dużo Niemców. Tam nie ma gdzie się ukryć. Czy nie mogę tu zostać parę dni, a potem się zobaczy? On tu nie może zostać. Chłopy go widzieli. No przecież nie rozgadają. Och, ty im wiesz. Niech se trochę odpocznie, ledwo żyje. Jezus Maria, zginiemy przez tę twoją litość. Nie, nie, nie. Idź, idź i powiedz mu, żeby stąd poszedł. No idź. Widzisz tę wieżę? To klasztor. Tam nie będą cię szukać. To chociaż zapytajcie, czy oni się zgodzą. Co? Żeby widzieli, skąd przychodzisz? Ja bym się dosyć naryzykował. Ihr wisst genau, was los ist. Für den, der abgehauen ist, verrecken 10 im Hungerbunker. Das Schwein treiben wir so oder so auf. Aber büßen werdet ihr mir alle. Alle! Der ganze Block! Pan Lagerführer Godo, że na tego uciekiniera 10 więźniów zgnie w bunkrze. A że jego i tak znajdą. Wyznaj grzechy swoje. Proszę księdza, uciekłem z obozu.
z Oświęcimia. Co dzień giną tam setki ludzi. Przeze mnie też ktoś zginie, uciekły. Dlaczego ja miałbym panu uwierzyć? Pomódl się tutaj. Za chwilę przyjdź do zakrystii. Znam się na stolarce, przydam się. Zanim mnie aresztowali, pracowałem u mojego wuja. On był właściwie cieślą, ale robił też i meble. Nie możecie mnie wyrzucić na ulicę. To już lepiej wydajcie mnie Niemcom. Nie możecie tak. Pan uważa, że nie możemy tego zrobić, tak? Jeśli wierzycie w to, co głosicie z ambony, to nie możecie mnie wyrzucić. Pan myśli, że nie możemy tego zrobić, tak? A czy pan pomyślał, ile ryzykujemy, ukrywając pana u nas? A skąd możemy wiedzieć, jak pan się zachowa, jeśli będą pana przysłuchiwać? Co pan wtedy powie? Ani słowa. Jak mam ojca przekonać? A czy pan nie widział, ilu duchownych jest w Oświęcimiu? Więcej niż inżynierów, nauczycieli czy lekarzy. Tak, tak, ma pan rację. Nie możemy panu odmówić naszej pomocy. Może pan zostać u nas dotąd, dopóki nie zdobędziemy dla pana fałszywych dokumentów. A potem będzie pan musiał odejść. Dokąd? A, coś tam znajdziemy. A dlaczego nie mogę zostać tu? Ponieważ pan nie jest jedyny, któremu nie możemy odmówić naszej pomocy. Szczęść Boże, mam dla Ciebie tę kartę. Podrabiana, ale wygląda całkiem prawdziwe. Czy to znaczy, że muszę stąd odejść? A to nie zależy ode mnie, to zależy od ojca Gwardiana. Ale ksiądz z miasta mówił, że są wywózki, że tu się zaczyna robić gorąco. A mówił jeszcze coś? Nie, nic. A mówił o naszym bracie z Oświęcimia. To się zdarzyło w zeszłym roku. W sierpniu, czy w końcu lipca. 10 ludzi poszło na śmierć głodową. A ten franciszkanin, ojciec Kolbe, ofiarował się za jednego z nich. A ty nie poznałeś ojca Kolbego w obozie? Nie. Przecież ty zwiałeś w sierpniu. A może w końcu lipca? Kto to był, ten uratowany? Nie wiem. A może mecenas Górecki będzie wiedział? A czy ja z tym Góreckim mógłbym się spotkać? Możesz do niego pójść. Masz przecież tę kartę. Będzie chciał ze mną rozmawiać? Ja go uprzedzę. Zapytam. Będę ojcu bardzo wdzięczny. Ja wtedy uciekłem.
myśmy stali na apelu i modliliśmy się, żeby ciebie złapano. Wiedziałeś, jak to będzie. Ja też kiedyś tak stałem. Ja już przeżyłem 3 takie apele. Nadarzyła się okazja, no to zwiałem. I tych 10 musiało zdychać w bunkrze. A jakby pan miał taką okazję? Też bym uciekł. A ten zakonnik Kolbe, widział pan to? Niewiele. On był z innego komanda. Ja stałem daleko, w 3., czy 4. rzędzie. Kiedy wystąpił przed front, Fritsch chwycił za rewolwer i chciał strzelać. Dlaczego nie strzelał? Nie wiem. Pewnie ze zdziwienia. Dotychczas żaden z więźniów nie zdobył się na nic podobnego. O czym oni mogli rozmawiać? Nie wiem, stałem daleko. A może inni coś słyszeli? Podobno Kolbe prosił Fritsza, żeby mógł pójść za tego płaczącego. Dlaczego? Nie wiem. Na pytanie Fritsza powiedział, że jest księdzem. I Fritsch zgodził się na to? Był ten uratowany? Nie wiem. Nie wiem. Wkrótce potem zwolnili mnie z obozu. Może inni wiedzą więcej? Chyba nie. Wkrótce nie będzie żadnych innych. Wszystkich was szlak trafi. Ja już nie pociągnę długo. Z tych z obozu nikt nie przeżyje. Nikt nie będzie pamiętał. Chyba że ty. Co ja? Jedź do Niepokalanowa. Po co? Opowiedz im o wszystkim. Oni muszą wszystkiego się dowiedzieć. Ode mnie? A od kogo? Ojcowie zadani nie orientują się w naszej sytuacji. Kiedy brat Maksymilian był jeszcze z nami, mieliśmy rzeczywiście duże warsztaty. Drukarnie, introligatornie, ślusarnie, stolarnie. Dawaliśmy schronienie licznym uciekinierom, przechowywaliśmy nawet Żydów. Ale to wszystko się skończyło. No tak, ja... Niemcy mają nas na oku. Zaglądają tutaj co chwilę. Dokumenty mam w porządku.
klasztorze w Alverni pracowałem przez rok jako stolarz. Byli ze mnie bardzo zadowoleni. Tak. Piszą tu w liście, że jest pan dobrym stolarzem. Ale tu nie ma roboty. Dlaczego właściwie pan tam nie został? Ludzie są ciekawi. Zaczynali już o mnie pytać. Myśli pan, że tu nie będą o pana pytać? Tymczasem brat Anselm zaopiekuje się panem. Spróbujemy coś znaleźć dla pana tu w okolicy. Tutaj ma pan zimną wodę. Jeżeli pan będzie potrzebował ciepłej, będzie pan musiał pójść do kuchni. Czy był brat tu w klasztorze od początku? Nie, nie, nie. Ja przybyłem do klasztoru krótko przed wybuchem wojny. To był brat wtedy, jak aresztowali ojca Kolbego? Tak. Nie zapomnę tego do końca życia. Wie pan, on miał przeczucie. Tak jakby wiedział. Może wiedział. W noc przed aresztowaniem przyszedł do jednego z braci i budził go. Było już bardzo późno, po północy. Wybacz, bracie Filemonie, zrób mi tę łaskę i pomódl się ze mną. Jestem niespokojny. A nazajutrz przy śniadaniu brat Furtian wezwał go do telefonu. Ojciec Maksymilian? Tak? Rozumiem. Tak, dziękuję bardzo. Najmilsi, za chwilę będziemy tu mieli gestapo. Już są w drodze. Nie lękajcie się. Niech każdy idzie do swojej pracy. Wszystko jest w ręku Boga. Cokolwiek się stanie, będzie zgodne z wolą niepokalanej. Rozejdźcie się w spokoju. Sie das Kloster besichtigen? Besichtigen? Warum nicht? Bitte.
Was ist das denn? Ein Küchenblatt. Wir haben eine Erlaubnis. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ein Kaffee vielleicht? Halten Sie den Mund! Bartoszik! Wajewski! Zawołajcie go. Nazin! Siślak! Jego też. Und Kolbe. Wiecie już, jak on zginął. No cóż, staramy się zbierać wszelkie możliwe szczegóły. Coś jednak dociera z zadrutów. To dla nas bardzo ważne. Dla zakonu. Bo chcecie mieć swojego świętego, tak? Pan uważa, że światu niepotrzebni są święci? Skąd ja mam wiedzieć? Gdzie są ci wasi święci, kiedy ludzie dookoła mordują się nawzajem? Może nie chcą się w to mieszać? Na tym świecie nie ma świętych. Tu każdy myśli o sobie. Te historie o waszym Kolbem też nie bardzo wierzę. Przepraszam. Bo jeśli ktoś był w Oświęcimiu, to wie, że tam nikt nie jest zdolny do takiego czynu. Każdy chce tylko przeżyć do jutra. A jednak pan zdobył się na to, żeby uciec. Przypadek. Czysty przypadek. Nigdy bym się na to nie zdobył, ale przypadkowo zostałem przysypany. Zrządzenie losu. Wiedzą, że to ten sam los, którego my nazywamy Bogiem. Który pokierował ojcem Maksymilianem. Jutro zaprowadzę pana do stolarza. Zatrudni pana. To bardzo dobry człowiek. Był z nami od samego początku. Budował z ojcem Maksymilianem ten klasztor. Dawaj. Znowu chlanie? O, jakie chlanie, Rzeszka. Janka imieniny, trzeba to oblać. Może i ty się z nami napijesz, co? Daj spokój, jak imieniny, to trzeba porządnie podać. Ohoho. Zaraz coś przygotuję. Marynka! Ostra władza. Ero. Leją szkopu w Afryce. Mówię wam, chłopaki, jeszcze rok i będzie po wszystkim. A, za zwycięstwo. Jaki on był? Co? Aha, Maksymilian. Chciał być ojciec Gwardion. Trudny.
Trudny był człowiek. Siadaj. A czy wiesz, jak ojciec Kolbe zdobył tę ziemię, na której teraz stoi klasztor? Wrócił właśnie z Japonii i szukał w Polsce miejsca, żeby się wreszcie pobudować. I tu mu się właśnie najbardziej spodobało. Zaczął od tego, że postawił na upatrzonym miejscu figurę Matki Boskiej. A potem poszedł do administratora księcia Drudzkiego Lubeckiego, ażeby się dowiedzieć, za ile książę sprzedałby ten teren. A przecież nie miał ani grosza. Niestety, ale nic się w tej sprawie nie da zrobić. Taka jest cena. Nie żądam od klasztoru więcej niż od innego kupca. Bardzo mi przykro. Rozumiem, cena jest umiarkowana. Tylko nie możemy sobie na nią pozwolić. Nasz klasztor jest biedny. A cóż ja na to poradzę? A co zrobimy z figurą? Ta figurka może sobie spokojnie stać. Niech się ludzie modlą do Najświętszej Panienki. Tak będzie najlepiej. Jak to? Dostanę tę figurę gratis? Ja niech książę da spokój. A więc proszę wziąć tę ziemię w podarunku. Budujcie na niej swój klasztor. Jesteśmy kwita. Dziękuję. Dobry geszeft. Za taką świętą figurkę, taka parcela. Niezbyt cwaniaczek z tego Kolbego. Nie, wszystko tylko nie cwania. O nie. To co, naiwny? Nie, też nie. A może natrętny? Widzisz, ja myślę, że on był po prostu wierzący. Prawdziwie. I dlatego tak działał na ludzi. Wybaczcie, najmilsi. Nie będę mówił dzisiaj długo, ponieważ bardzo boli mnie gardło. Chciałbym jednak, abyście pamiętali o jednym. Całe swoje życie. Abyście pamiętali, że rycerz niepokalanej nie zacieśnia swojego serca tylko do siebie. Do swojej rodziny, przyjaciół, rodaków. Ale obejmuje tym sercem wszystkich ludzi, cały świat. Ponieważ wszyscy ludzie są braćmi. Chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której także pragnąłbym, abyście pamiętali całe życie i w myśl tego postępowali. Że prawdziwa miłość bliźniego polega na całkowitym i natychmiastowym przebaczeniu. On to wszystko na nogi postawił.
To był chłop, no. Twardy. Dla siebie i dla ludzi. To inny by już dawno nogi wyciągnął. No tak. Lekarze mówili, że on już nie ma prawa żyć. Przecież zostało mu już tylko jedno płuco. Pluł krwią. Ale on sobie z tego nic nie robił. Od wczesnego świtu do późnego wieczora nic, tylko robota i modlitwa. Sam mieszał wapno, cegły nosił. Nie folgował ani sobie, ani drugim. I dopiero jak wyjechał znów do Japonii, to się trochę poluzowało, nie? Można już było cukier do kawy sypać. Ci chłopcy z nowicjatu to otrzymali pozwolenie, żeby grać w siatkówkę. No, młody człowiek musi mieć jakąś rozrywkę, prawda? Podobno go w Oświęcimiu wykończyli. Zaglodzili go na śmierć przez jednego skurczybyka. Który się ulotnił. Drodzy bracia, dotarły do nas dalsze szczegóły męczeńskiej i chwalebnej śmierci naszego nieodżałowanego brata i ojca, Maksymiliana Marii. Ktoś, kto powrócił ostatnio z Oświęcimia, zaświadcza, że przez wiele dni słychać było z głodowej celi odgłosy wspólnych modlitw i pieśni maryjnych. Niech to będzie dla nas pociechą i przykładem w godzinie próby. A teraz łącząc się z duchem ojca Maksymiliana Marii, pomódlmy się wspólnie w jego intencji. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dobra, wytrasuj to. Mówił pan, że był twardy i pędził ludzi do roboty. Co ty się o niego tak dopytujesz, a? Interesuje mnie, chcę go zrozumieć. No wiesz, jak jest. Klasztor, nie klasztor, wielka robota do zrobienia. Pieniędzy mało, czasu też nie za wiele, to trzeba zasuwać. A czy ludzie słuchali go, bo się go bali? No, bali się! Ale przecież nie bali się jakiejś tam zwyczajnej kary. Bo widzisz, Kolbe, Karel, inaczej. Jeżeli ktoś dopuścił się jakiegoś tam wykroczenia, to on brał na siebie grzech tego winowajcy i pokutował, modlił się i pościł. Nie jeden wolałby zamiast tego wszystkiego dostać porządnego kopa. Mnie by to nie przeszkadzało, niech pości. Głupio gadasz. Jeśli Kolbe pościł, to winowajca czuł się jak świnia. Ale to jest przymus. O, pewnie. Że był to przymus, ale widzisz, to taki był więcej przymus święty. Święty? To taki jego sposób, żeby wycisnąć z was więcej potu. Nie wiem, o co tobie chodzi. On poszedł na śmierć za innego. A właściwie dlaczego? Może ten ktoś nie był tego wart?
tym właśnie wraci cała rzecz. Kto może sądzić, co człowiek jest wart? Każde życie pochodzi od Boga. I Kolbe o tym wiedział. Słuchaj, Maria, łaski pełno. Pan z Tobą błogosławia, zaś Ty między niewiastami i błogosławia. Obudrzyła to jako Jezu. Zadanie to bardzo proste. Zapracować się, zamęczyć, być uważanym za niewiele, być uważanym za niewiele mniej jak za wariata bez swoich i wyniszczonym, jeszcze umrzeć dla niepokalanej. Czyż to nie piękny ideał życia? Nie wiem, czy to normalne, że nie chce się żyć. A czyż to jest doprawdy niedorzeczne? Chcieć umrzeć dla kogoś? Jak często marzyli o tym poeci? A on był poetą, czy nie? Nie, nie był poetą, ale był przepełniony wielką miłością. A to z każdego człowieka czyni poetę. A skąd się bierze ta miłość? Nie wiem. Miłość, jaką przejawiał ojciec Kolbe, była darem łaski. A poza tym on był wychowywany w tym duchu przez matkę. Ja też byłem tak wychowywany przez matkę. Nie powinienem zostać praktykującym katolikiem. A mimo to nie zostałem. Ojciec Kolbe już jako mały chłopiec doznał szczególnej łaski. A ty pytałeś Madonny, co możesz dla niej zrobić? Tak. I co ci powiedział? Pytał mnie, czy jej pragnę. Czy ty jej pragniesz? Tak. Madonna miała dwie korony. Białą i czerwoną. A co to ma oznaczać? Biała, że pozostanę czysty, a czerwona oznacza męczeństwo. I tak ci powiedziała Matka Boska? Tak. A ja powiedziałam, że tego chcę. A co się potem stało? Potem zniknęła. To było w kościele. Nie sobie to wszystko wymyśliłeś. Nie. Ja ją widziałam. I rozmawiałam z nią. Chodź, pomodlimy się. Pomodlimy się teraz, a później się pójdziesz pobawić z innymi chłopcami, dobrze? W imię Ojca. Давай, давай!
Pan tutaj mieszka? Tak. A o co chodzi? No, a Rudolf Tyc był sztygarem w kopalni Kleofas. Nie znam. My to mieszkanie mamy po jakichś Niemcach. Po Niemcach? Jakich Niemcach? Pani Banasi, gdzie moja rodzina? Hannes? Gdzie moi rodzice? Hannes! Wróć! Co się z nimi stało? Siadnij, co? Siadaj. No tak. Oni zabierali wtedy wszystkich powstańców śląskich. Znalazły się takie pierońskie gnidy, co szkopom donosiły. Zaraz po tym, jak ciebie wzięli. To znaczy, że oni nie żyją. Wiecie coś o moim bracie? Od twego brata nie ma żadnej wiadomości, bo by my już coś o tym słyszeli. Zostań z nami. Jakbyś tu został, to byś mi w interesie pomogł. Zostań u nas. Przecież byliśmy dobrymi sąsiadami. Tak. Ale zaczekaj. Dokąd chcesz iść? Przecież nie masz już nikogo. My się znamy? Jaki masz numer? To byliśmy w tym samym komando. Co się potem z tobą działo? Moje komando zabrali potem do Niemiec, do zakładów IG Farben. A stamtąd udało mi się uciec. To miałeś szczęście. W Oświęcimiu mało komu się to udało. Pamiętasz, w 41 byliśmy razem, jak jeden uciekł? Nie. Chodź. Ale żyjemy w każdym razie. Znalazłeś rodzinę? Moi rodzice nie żyją, a mój brat... W ogóle nic o nim nie wiadomo. Może został z polską armią, z Andersem tam na zachodzie. No to w każdym razie ktoś ci pozostał. Ja nie mam nikogo. Co chcesz robić? Nie wiem, a ty? Jak tu cholera żyć po tym wszystkim? Czasem to sobie myślę, że może lepiej było w ogóle nie uciekać. Nie bieprz głupot! Każdy powinien zawsze walczyć o swoje życie. Dopiero później człowiek zaczyna myśleć o tych, co tam zostali.
Znałeś tego franciszkanina, który... Kogo? Tego, co na ochotnika w 41. Kolbego! Oczywiście. Oczywiście znałem go bardzo dobrze. Przez pewien czas byliśmy nawet w tym samym komando. Razem pędzili nas do roboty. Pamiętam go, pamiętam. Kiedyś prawie uratowałem mu życie. Niewiarygodne, jak on mógł przeżyć w tych warunkach jeden dzień. Był chory na płuca. Gruźlik pluł krwią. Potrafił oddać innemu chleb. Wiesz, co to wtedy znaczyło, nie? Z początku nie wiedziałem, kim on jest. Później okazało się, że jest księdzem. Spowiadał po kryjomu na pryczach. Wiesz, kim był ten, za kogo on się zgłosił? Nie wiem, nie było mnie wtedy na apelu. Leżałem na rewirze, miałem czerwonkę. Kiedy wyszedłem, było już po wszystkim. Różnie o tym mówiono. Pamiętam, był tam taki chłopiec, może 15-letni. Mówiono na niego Piotrem. Niektórzy twierdzą, że to on. Ale czy on przeżył? Nie mam pojęcia. Nie widziałem go, jak wyzwalali obóz. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, dann fragen Sie mal. Sie haben einen Gefangenen begnadigt. Sie haben einen Verurteilten gegen einen Freiwilligen ausgetauscht. Und jetzt wollen Sie wissen, warum? Ja? Kapieren. Werden Sie so oder so. Aber über die Reihenfolge, mein Lieber,
Über die Reihenfolge entscheide ich. Dobry wieczór. Przyszedłem, żeby wam coś ważnego powiedzieć. Powietrze wreszcie. Właściwie to chciałem się z wami pożegnać. Co ty, Hannes? Żartujesz, Jank? Ja wyjeżdżam. Jak chcesz wyjechać? Przecież oni nikogo z Polski nie wypuszczają. Wiem, że nie. Zgłosiłem się na przesiedlenie do Niemiec. Moje nazwisko ujdzie za niemieckie. Ty? Do Niemiec? Naprawdę to chcę jechać do brata, do Ameryki. I to ty, syn powstańca śląskiego i sam Oświęcimiok? Tyle pokoleń naszych walczyło z Niemcami, a ty chcesz zbrukać pamięć twoich dziadów i twoich ojców. Gwiżdżę na to wszystko. Chcę zacząć nowe życie i zapomnieć o tym, co się stało. Ja wiem, przed czym ty chcesz uciec, ty chcesz zapomnieć Oświęcim. To nie idzie. Nie uda ci się. A. Tu akurat piszą, że znaleźli tego człowieka, co go uratował ojciec Kolby. Jaki zawodowy podoficer, nazywał się Gajowniczek. Słuchaj. Byłeś w Oświęcimiu. Co to za historia z tym ojcem Kolbę i... Tym gajowniczkiem. Nie wiem. Nic mnie to nie obchodzi. To sprawa polityczna. Kościół zbija na tym kapitał, zanosi się na beatyfikację. Wiesz, że po kościołach już wiszą jego podobizny i ludzie modlą się do niego? No i co z tego? No, coś z tym trzeba zrobić. Jestem przekonany, że można znaleźć kogoś, kto zrobił podobną rzecz, powodując się postępowymi racjami. Na przykład lekarz, oddający życie za pacjenta. Lepiej, nauczyciel, który oddaje życie za ucznia. Albo odwrotnie. O niczym takim nie słyszałem. Jakby tak dobrze poszukać, można by kogoś znaleźć. Nikogo nie będę szukał. Nie wciągniesz mnie w tę sprawę. Towarzysz Olszański, jako członek partii jesteście zobowiązany do przestrzegania dyscypliny partyjnej. Ostrzegam was, że wasza postawa
może mieć poważne konsekwencje. O konsekwencjach mojej postawy ja będę decydował. Że przeżyliśmy czas pieców kremacyjnych, widzimy wyraźnie, aniżeli inne generacje, że historia albo los każdego człowieka jest albo bezsensowną, absurdalną grą, albo musimy przyjąć, że życie ludzkie jest pełne tajemnic, ideą wyższego rzędu. Dla mnie egzystencja przedstawia się jako idiotyczna hipoteza. La differenza tra il concetto di martire e confessore di fede non dovrebbe essere annullata. Nella sua requisitoria, padre, con il concetto di martire si intende, è evidente, il martire per la fede. Non può esservi altra interpretazione. Nel caso di padre Colbe, la qualifica del martirio è chiaramente errata. Non è morto in difesa della fede, bensì in difesa di un altro uomo. Il che è un atto eroico di sacrificio, ispirato dai principi della nostra religione. L'atto che conferma i principi confessati e pertanto è l'atto di colui che professa la fede. Perdoni, eccellenza, ma questa è casistica. Forse una morte atroce subita a testimonianza dei principi di fede professati non è morte in difesa della fede? Ci corre obbligo, caro padre, di rispettare certe formule stabilite dalla nostra congregazione. La vita cancella le formule. La nostra epoca non conosce precedenti storici. Certo, certo. Le grandi individualità contro il totalitarismo. Avremmo in quel caso una grande quantità dei santi. Słuchaj, byłem dziś specjalnie, Mauritius, sprawdziłem w banku, biznes Browna jest czysty, firma jest z tradycją, założona jeszcze przez jego ojca, kupiłbym na twoje imię, proszę ciebie, bez trudu spłacisz mnie w ciągu 5 lat. Dlaczego sprzedaję? Stary jest po prostu, chce się wycofać z interesów, nie ma komu dostawić. Powinieneś się ożenić, żebyś ty miał komu dostawić. A znajdziesz mi żonę? Tylko, żeby była taka jak ty. A na pewno zasługujesz na lepszą. Na pewno nie. Dlatego nawet nie szukam. A dlaczego uważasz się za coś gorszego niż jesteś? Już to nonsens. Czasem wszystko wydaje mi się nonsensem. No, dzieci, pora coś przegonić. Jeszcze tylko obejrzę newsy. And damage to roads and bridges would prevent timely help from neighboring communities. Vatican City. Yesterday at St. Peter's Basilica, Maximilian Maria Kolbe was beatified.
Beatification, the papal rite which confers special blessings, is a solemn high mass. Father Kolbe was a Polish priest who was incarcerated at Auschwitz by the Nazis. Kolbe is noted for the selfless sacrifice of his life for that of a fellow prisoner